ja do ciebie mam prośbę. No to w takim razie, żebyś za bardzo Stiflera nie zdemolował na tej walce, no bo Stifler tu mówi, że wiesz, no to, na, o tą twarz swoją jednak zamierza dbać i wiesz, chce być cały czas piękny, atrakcyjny dla kobiet, wiesz. Tobie to pewnie wszystko jedno, nie? Ale... Mnie to wszystko jedno, słuchaj. Soroka jest na walkę gotowy dzisiaj. Tam robiliśmy na razie to niech Adam wyjdzie do tej walki, bo jak wyjdzie, razie... bo mi obiecał. Nie, ja, ja robiliśmy... obsrał, ja muszę więc... to zamknąć, ten kurwa, tego Tupaka musimy zamknąć przecież, nie? Kurwa, byku, przecież gdzie do chuja mi to chodzi, chłopie za głową mi to siedzi, jak kurwa ksiądz w Amonie, wiesz. Bez nie, Soroko powiedział, że wiesz, bardzo przeżywa to, że nie doszło do ostatniej, wiesz, do tej pierwszej konfrontacji, dlatego na drugą walkę na 100% się stawi i pokaże serducho i wszystko, tak? Rozmawialiśmy. No. Jak robiliśmy dzień z zawodnikiem, także myślę, że nie ma się o co martwić, co roku się zjawi. No jest... bo ogólnie wiesz, każdy mówi, że on się obsrał mnie, a tak naprawdę on przegrał sam ze sobą, nie? A nie ze mną. Piękne słowa, kurwa, drogi panie. Masz rację, chłopie. Największą walkę toczę, kurwa, samym sobą. No mam nadzieję, że teraz się zlitujesz. Tak, tak, teraz da, niech mnie skurwiel puści, wiesz. Tak, robię co, kurczę. Ale co to powiedz, Adam, co tam się wydarzyło? No słuchajcie, kurwa... Bliżej mikrofon trochę. Nie wiem, no to się zamknijcie, kurwa, w piwnicy na parę lat i się wypuśćcie potem. No to nie idzie tego wytłumaczyć, wiesz. No, przytłaczają mnie niektóre rzeczy, które dla was są, kurwa, normalne. To mnie przytłaczają, wiesz. Choćby, kurwa, tłok, kurwa, tramwaje. Mi to się chce śmiać. Ostatnio do mnie kanar podchodzi, tak się do niego spojrzałem. Mówię, idź, chłopie, kurwa, z tym biletem. Idź, idź, fuj, pyk. Teraz się nawet bilety kasuje. Nie, wszyscy wchodzą do autobusu, nawet bilety wszyscy, kurwa, kasują. Kurwa, tymi telefonami tykają. Pyk, 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 pyk. Zbliżeniowo aplikacje z żabki. Kiedyś to się aplikowało, kurwa. Amfetaminę na klatce schodowej, kurwa. Wiecie, kurwa, jedyne jakie aplikacje, kurwa, było, to sobie wszyscy coś aplikowali, wiesz. Kurwa, nasze trasy teraz, kurwa, Google Map, kurwa, mi nie działa. Na przykład, kurwa, taki mam telefon, słuchajcie, wyjebany, że mi nie działa Google Mapa. Chyba jestem jedną, kurwa, osobą w Polsce, która, kurwa, chodzi bez Google Mapy. No tak. Ale to jak o tych biletach, że po prostu nie masz? Nie, i... no śmieję się, pierdolę te, kurwa, bilety. Soroko po prostu dzwoni z kalkulatora, nie? Ja to w ogóle... Ale ja oparam. Cię rozumiem, ja wiem, ja o co krzyczę, chodzi, wiem. No, Adam wyjdzie na dwór. Nie, Adam nie wyjdzie. Pamiętacie? Kurwa, już niektórzy już nie pamiętają, kurwa. Ale dobra, co do, bo w Łodzi jeździsz, tak? Tak, tak, to tak. Chcesz tak. coś przykazać kontrolerom, żeby do ciebie no, nie... Pozdrawiam wszystkich kontrolerów. Bo jeździsz bez biletu, tak? Jeżdżę już z biletem, kurwa. Dziękuję ci bardzo, Kasiusz, jednak. Muszę porozmawiać, kurczę, z Bartkiem, żeby mi jednak wzięli, kurwa, sieciówkę. Tu masz rację, no. Siecióweczkę? Siecióweczka, no. No. Ale co, no jak jeździłeś bez, to i tak nie podchodzili. Kurwa, teraz nawet radiowóz się potrafi, kurwa, zatrzyma się zapytać co roku, nie jedniemy sobie zdjęcia? Ja pierdolę, mówię, no panowie, ja co robicie? Opowiedz jak u fryzjera byliśmy, nie? Kozak było przecież, piękna historia, słuchajcie. Dama z warkoczami już jest twoja. Nie mów tak, bo inne wszystkie dam też w pizdę dostanę. A, dobra, no sorry, wypuszyłem ci ten. Nie. Spaliłem ci temat, przepraszam. Nie, Soroko w razie czego jest wolny cały czas, także możecie podbijać śmiał. A kurwa, nie wiadomo właśnie, słuchaj, kurwa, czy on jest wolny. Nie w tej no. Dobra, wiadomo, to są świry. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. No będę na tym prime, no. Będę, słuchajcie, wstawię się. Obstawiajcie, oglądajcie. Ale mógłbyś się tam trochę opowiedzieć, bo w sumie na pewno to smutne jest, co ja mogę, kurwa, opowiedzieć. Mi nawet nie opowiedziałeś tak dokładnie, co tam się zadziało. Pamiętam, jak cię jeszcze chwilę przed walką, godzinę z tobą rozmawiałem, to wybiegłeś z hotelu. Nie wiadomo było, czy kurwa, wrócisz, czy nie. Kurwa, jestem osobą, słuchajcie, kurwa, otacza mnie, kurwa, od chuja osób, wiesz, a nie ci, których bym chciał, żeby mnie otaczały, wiesz. Jest mi, kurwa, smutno, no. Po prostu, po wyjściu z zakładu karnego znałem dwa uczucia, kurwa, jakie Adam, dobrze albo, kurwa, niedobrze, wiesz. No i po prostu teraz troszeczkę się, kurwa, porozwijałem i troszeczkę lepiej sobie radzę z tymi emocjami. Nadal jest to samo, cały czas wałkuję, słuchajcie, ten sam temat, kurwa, i spierdalam w narkotyki, kurwa, w mój ulubiony sposób spierdalania, wiesz. No, a niestety niszczę siebie, wszystkich w moim otoczeniu, osoby tak zwane współuzależnione, kurwa, ode mnie, wiesz, bo jestem wtedy osobą, kurwa, toksyczną, zakłamaną, jestem, kurwa, z narkotycznym, kurwa, pojebem i tyle, no. Wiesz, od 4 tygodni, prawie 5 już, kurwa, nie zażywam, kurwa, substancji, kurwa, doziewnie. Jest nawet dobrze, Kasio, no, przygotowuję się w bardzo dobrym klubie, kurwa, Zenit, bardzo pozdrawiam, kurwa, no. I zobaczymy, dajmy, kurwa, show, nie? Damianie, jako ostatni ten. Ta. Kurwa, ta. Czyli teraz wyjdziesz. A jak z twoim żołądkiem? No słuchajcie, no kurwa gorzej nie będzie, nie? Wiesz. Ale jest lepiej? Nie mam pojęcia, skoro mówisz, że wróciłeś do tych tak, swoich. Tak, no gniotą mnie chłopaki nawyków. Ile mogą. I na razie tylko żygam na treningach. Więc kurwa nie jest najgorzej, że się nie osrałem, wiesz. Wiesz jak to? No. Po tej wątrobie naprawdę Paweł zrobił robotę.
po mistrzowsku. Stifler, jak będzie wyglądała ta walka? Powiedz. No nie mam pojęcia, ale znaczy ja jestem pewien, że to będzie najdłuższa moja walka, nie? No, no to tylko to ci mogę powiedzieć, nie? Czemu jesteś taki pewien? No bo no nie chciałbym, ja się teraz, wiesz, no będę się mega przygotowywał, no bo nie chciałbym, żeby, wiesz, żeby znowu się skończyło tam, wiesz, po paru sekundach coś takiego, nie? Wiesz, jak już to jest moja ostatnia walka, chcę coś pokazać, nie? Co, wcześniej chciałeś, żeby się skończyła po paru sekundach? Na pewno nie. No nie, ale tak teraz patrząc wstecz, no to dobrze, że tak się skończyło, nie? Na przykład z Bombardierem, nie? Bo to mogło się stać naprawdę krzywda, nie? A upatrujesz swoich szans tak realnie, Soroko? No, no, znaczy ja wiem na przykład, że teraz będę miał mniejsze szanse niż on wtedy miał, bo wtedy był zniszczony psychicznie, nie, wiesz. No, teraz już będzie normalny Soroko, nie, więc, kurde, nie wiem, daję sobie 20-30% szans, nie. Czyli się go boisz? Nie, bać się nie boję, nie, ale... Bo jednak wrócił do nałogów po walce z Pawłem, tak? Wierzyłem, trzymałem kciuki, ale słyszałem, że wróciłeś. To jest właśnie, kurwa, to jest właśnie to, wiesz, i... Kurwa, że jeszcze są ludzie, którzy kurwa wierzą, wiesz. Kasuś jest taką osobą, słuchajcie, choć mnie nienawidzi jak kurwa psa, wyzywa mnie, głupie żarty mówi, ale tak naprawdę wiem, że w środku mnie bardzo lubi. No. Znaczy ty jesteś taką osobą, której się nie da nie lubić, nie? Bo ja powiem ci tak, ja ci mówiłem na samym początku, jak robiliśmy dzień z zawodnikiem, ja myślałem, ja cię odbierałem zupełnie inaczej, że ty jesteś taki właśnie, wiesz, nie, a ty tak na co dzień, jak chodziliśmy tam po tej manufakturze i to wszystko, to ty jesteś bardzo kulturalny człowiek, nie? Szanować proszę, się. Dziękuję, drzwi otwierasz, zamykasz kobietom, wiesz. Ale w głowę kopnę, kurwa, wiesz. Ale w głowę kopnę, jak się spierdoli. Jak się... No tak, no to no wiadomo, no tam charakter, wiesz. Dzieciak ulicy, no to wiadomo. Nie, no, nie? Śmieję się, słuchajcie. Ale generalnie dla mnie jesteś całkiem fajnym typem, nie? Eba, bo widzę, że się nudzisz. Strój elegancki, jak zawsze. Jak planujesz zaskoczyć Soroko? Znaczy, wiesz, naturalnie to... Na przykład w wcześniejszej walki, której nie doszło, miałem w ogóle plan, że go jakoś tam poddać, nie? W parterze, ale teraz wiem, że on ćwiczy i na razie w sumie nie wiem nawet, nie? Nie myślałem o tym, nie? Kiedy pomyślisz? No będziemy ustalać z trenerem, nie? No na razie, wiesz, ja jestem w ogóle w szoku, że on nie leci i ćwiczy, nie? No to mnie mega zaskoczyło. Ale wiesz to na pewno? Bo no, ostatnio Adam dwa razy z popuciem był na treningach. Ale nie, no ja właśnie słyszałem, że teraz już ma, wiesz, no wziął się po prostu za treningi, nie? Może, no teraz będzie na pewno ciężej niż wtedy. A jakie wnioski po Bombardierze? Nie rozumiem. No jakie wnioski, co tam zrobiłeś źle? Nie wiem, jak można. Aha, no złą taktykę obrałem, bo to wiesz, w ogóle trenerzy mi to odradzali, nie? To był mój pomysł, nie? No, no i to był chyba ten największy błąd. A opowiesz, jaki to był pomysł? No, że po prostu chciałem od razu wjechać latającym kolanem, nie? No. No tylko, że... Przez to, że on ci piątkę, tak? Tak, tak, no i to nie wyszło, wtedy zrezygnowałem, nie? No ale... No... No nie przewidziałem tego, nie? No... Nie wiem, co powiedzieć, nie? Dobra, a jak się przygotowujesz cały czas w tym samym klubie? Tak, tylko że wiesz co, ja miałem teraz przeszczep włosów 7 tygodni temu i dopiero od jutra zacznę normalne przygotowania. Na razie robię tylko kondycję robiłem i tarczę, nie? No więc na razie jestem taki, no wiem, nie czuję się pewnie, nie? No i teraz mam dopiero teraz takie 4 tygodnie takie na maksa, no i potem od razu walka, nie? Kondycję i tarczę, aha, że po prostu nie robiłeś... Tak, no a nie robiłem ma żadnych, wiesz, sparingów, nic takiego, nie? A Adam, twoje treningi jak wyglądają? Raz dziennie, dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie wpierdol. Coś pięknego. Przynajmniej raz dziennie muszę dostać wpierdol, słuchajcie, oprócz tam weekendu. No ale powiedz, gdzie trenujesz i z kim trenujesz, nie? Kto cię przygotowuje, nie? No. Tam mam trenera. Team jest naprawdę pierwsza klasa. Co tu się chwali, słuchajcie, Zenit to jest bardzo dobry łódzki klub z tradycjami, który kurwa bez bliżej powodu mikrofon. Nie klepie, który bez powodu nie klepie kurwa w matę, jestem duszony strasznie, ile mogę tyle robię, Kasio, naprawdę staram się zapierdalać, żeby dać fajną, dobrą walkę razem kurczę ze Stiflerem, o. No dobra, a jak Stifler weźmie taktykę taką jak Paweł i będzie cię bił po dole? Bo co, jest bije, trochę no lepiej, to, bo nie wypowiedziałeś no to, tak nie, dokładnie. No jest lepiej, słuchaj, jest lepiej po prostu. No bo tak te problemy zaczęły być. Się od środków, tak? Tak. Bo opowiadałeś tak. Poparzyłem sobie mefedronem jakiś czas temu, kurwa, żołądek, przez to skończyłem, kurwa, 10 dni byłem w szpitalu w Niemczech. To było parę miesięcy temu właśnie, co poleciałem, co nie wyszedłem do walki ze Stiflerem. I co, doleczam się, wyleczam się, jestem już kurwa na cyklu, będę tył jak najwięcej, żeby chwycić, rzucać tylko, może tu by potem coś tu w wadze ciężkiej zrobił, kurwa, na bałaganiu, wiesz, mam zamiar tak przytyć, tyle czasu nie ćpać, żeby rozpierdolić system w wadze ciężkiej, kurwa, we freakfightach.
Kurwa, taki mam plan, taki Saroko ma, taki mam zjebany łeb, że taki mam Kasjusz, kurwa, plan. A jak przegrasz ze Stiflerem? No to chuj, no to kurwa, a Saroko przegrał ze Stiflerem, kurwa, przyjadą mnie, zamaczytują pewnie, czy kurwa, nie wiem, co tam zrobią. Dostanę milion siuraków, zdjęć, kurwa, że jestem cel pała, co może mi internet zrobić? Na chuja, na pałę go mogę nadziać, cały internet, chuja wbijam, kurwa, ten internet, kurwa, i w tych, kurwa, hejterów jebać policję i instytucje wszystkie, no, co wam mogę powiedzieć, kurwa. Ale dobra, no to jakbyś przegrał ze Stiflerem, to kogo byś widział na następnego? No kurwa, nie wiem, no Olejnika, kurwa, nie wiem, kurwa, no kurwa, nie no, może nie ten, no chuj no, będziemy w K1, kurwa, full kontakt, kurwa, z tym, z Olejnikiem. Olejnik tak, podjąłby tak się? No. Nie, no tak to nie. Czemu? Chyba, żebyście lepiej zapłacili, to okej. Okay. Nie bierz tych pieniędzy i nie bierz tej walki, chłopie, przecież. Ale co, no bo jak ty byś Soroko przegrał, to też bym miał... kwotę wszystko do rady. Każdy ma prawo, kurwa, przegrać, no kurwa, no nie wiem, co tam się musi, kurwa, no niech mnie bije, niech mnie dusi, zobaczymy, ile wytrzymam, kurwa. A jakbyś przegrał teraz ze Stiflerem, to można powiedzieć, że byś miał 0-3. No, bym miał, kurwa, no, bym na pewno musiał jebnąć 0-3, co najmniej do ziewnie, kurwa, na każdą dziurę chyba. To takie grobalini teraz po walce będzie miał. No i jak ty? Razem z Robalinem bym się trzymał, byśmy nagrywali te, kurwa, patostreamy, kurwa. I by nam donate wysyłali. Się nie dowiedziałem, co to jest donate w ogóle, kurwa. Głosowy, słuchaj, musisz na niego odpowiedzieć. Ja pierdolę, Kasio, nie no, nie mogę. Gdzie to się dowiedziałeś? Kurwa, Bagieta mi takie rzeczy przewija. Wiesz, on jest 21-wiekowy, on mi wszystko przewija, naprawdę. Dzieciak jest, kurwa, kochany. Kurwa, wykręcony, kochany, ale można do niego zawsze podbijać, wiesz. A to wbijasz do niego na streama? No kurwa, to by było strasznie patologiczne, mam zamiar, tak. Olejnik, no to co będzie, jak przegrasz z Robaliniem, powiedz mi. Bym zrobił jeszcze face to face Stiflera i Soroko i zakończył ten panel. Będą dymy. Trzeźwy inaczej, co? Niż ten, nie? Jak stoi, kurwa, najarany, kurwa. Pozycja bokserska jeszcze po boce. Zapraszam do stołu. I ten panel kończymy.